Jak powstaje repertuar? Przepis Barnaja na sukces w Katowic to jakość, obycie i kapitał. Zwłaszcza 60 tysięcy złotych marek otrzymane w spadku po teściu. Barnaj otwiera swój pierwszy sezon Faustem. Tragedii częścią pierwszą getego, w którym sam wciela się w postać mefista. Pod jego kierownictwem, zdominowanym przez sztuki dramatyczne i operetki, jak utrzymuje jeden z krytyków, wreszcie można było zobaczyć nowoczesne produkcje: dramaty Hauptmana, Wedekinda i Ibsena, a także niemieckich klasyków. By przyciągnąć szeroką publiczność i zapełnić kasę, Barnaj włącza do repertuaru lekkie operetki, takie jak Schwarzwald Middel, Leona Jessela. Jego pobyt w Katowicach kończy się nagle wraz z wybuchem III Powstania Śląskiego. Ukryty w beczce ucieka do Wrocławia, by jako dyrektor artystyczny Werain Tage Theater, Zjednoczone Teatry, awansować wkrótce do miana jednego z największych postaci niemieckiego świata teatru.